Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w odcinku, w którym zniszczymy sobie wszystkie moby w Minecrafcie, więc będzie to bardzo ciężki odcinek. Zniszczenie wszystkich mobów nie będzie łatwe, więc będę tu trochę siedział, więc macie timer i zobaczymy, jak szybko mi to zajmie. Zostawcie łapkę w górę, będzie więcej wtedy takich trudnych odcinków i zapraszam cię do oglądania. Dobra, na samym początku idziemy sobie do wioski, bo to jest pierwsza rzecz, którą chcemy zrobić i chyba tam, bo drzewa żadnego nie widzę, więc drzewo jest tam. Czy tam jest lava pool? Tak. No, jak ja biję drzewo, to wam się pojawia lista wszystkich mobów z Minecrafta. No i po prostu będziemy sobie wykreślać te moby za każdym razem, jak je zniszczymy. Dobra, z tego sobie możemy już zrobić pierwsze narzędzia. Tutaj widzę, że jest fajne miejsce do pozyskania surowców. Dobra, cyk. Kamienny kilow i oczywiście potrzebne nam jest 8, albo w sumie 6. Zróbmy na razie w sumie 6. Tutaj widzę żelazo, jest możliwe, że nam się przyda, więc zabieram. Dobra, idziemy do tej wioski, na razie. Co to jest w ogóle? O, ale tu jest jedzenie, ja pierdzielę. Dobra, tego żarcia to nam na całą grę starczy dosłownie. Nie wiem, ile zajmie ten challenge, więc sobie zbierę ze stack tego chociaż, zobaczymy. Albo chociaż 50, zostawię trochę w razie czego, jakbym coś zginął, żeby mieć tutaj zabezpieczenie. Zbieram też łóżka oczywiście, bo smok będzie bity, bo smok to też mob. Oczywiście wszystkie agresywne moby musimy zniszczyć. Zresztą pokaże się achievement, jeżeli wszystko zrobimy. Tu mamy kolegę. Tylko 3. Dobrze, że wziąłem ten. To żelazo, bo byśmy mogli je mieć na zapaliczkę. Dobra, mamy 8 łóżek, więc to jest git. Tam jest jeszcze piramida w ogóle, ty. Nie zauważyłem jej na początku. Dobra, to chodźmy do tej piramidy, może tam będzie żelazo. Swoją drogą możemy sobie zrobić trochę żarcia. I hyt z wiadro z wodą. Świątynia. Jest coś na dole? Nie ma. Dobra, wiadro. Wiedziałem, że coś tu może być. Tak, złote. Mamy coś do poruszania się, spoko. Jakieś bloki, żeby się stąd wydostać. Do trade'ów. Ile złota do trade'ów z piglinami, ale żelazo. Oho! Dobra, idealna skrzynka to była. TNT też sobie zabierzemy. Dobra, spadamy stąd. Creepera nie zniszczyliśmy, jak coś, on sam wybuchł, więc na razie go nie odznaczamy. Dobra, czas na gravel. Wiecie co, zrobimy sobie złotą część setu, bo i tak będziemy musieli trochę pochodzić w tym netherze, żeby zniszczyć moby, więc chcę być bezpieczny. To nie jest jakiś super speedrun, znaczy wiadomo, chcę przejść jak najszybciej, ale no bez przesady, spokojnie, spokojnie, już się tam nie denerwuj. W ogóle na żelazny kilo mam jeszcze, z tego co widzę. Klasycznie portal, to chyba już nuda. Kiedyś jak z... 2 miesiące temu wszyscy dopiero się uczyli tego robić, to było pok. Teraz to raczej nuda. Dobra, wskakujemy na luzie. I dobry portal, please. Tak, no jakoś super to na razie nie jest. Bastion piglinów, naprawdę? Ty, bastion piglinów, wolałbym fortecę, ale jak jest bastion, to spoko. O, magma cube, może byśmy go strzelili od razu. Dobra, magma cube odznaczony. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj te... O kurde, czekaj, mam sztabkę, please, stać mnie. Nie wiem, czy mam drewno. Dobra, mam wystarczająco. Idealnie, zawsze wyliczone w speedrunach. Dobra, zniszczymy sobie tego gościa, to będzie już kolejna osoba do naszej kolekcji. Dobra, dawaj. Dobra, mamy następnego. Także jak widzicie, 2 z 33. Nice. Ty, patrzcie, co ja znalazłem. Patrz to, bloki złota. One będą na mnie wściekli, ale ja to zabieram, chłopaki. O, już są wściekli. Ile tego jest? Dobra, mamy za friko perły. Teraz znaleźć fortecę. Spadamy stąd, bo oni tutaj są na nas źli bardzo. Znajdziemy sobie innych do trade'ów. Szczerze mówiąc, to nie wiem, gdzie ja się kopię, ale mam nadzieję, że zaraz gdzieś wyjdziemy. Co, robię taki krzywy most, bo chcę na tą wyspę się dostać, bo tu jest trochę niebezpiecznie. Chyba trochę przesadziłem. Słyszę szkieleta. Dobra, dawaj, strzelaj. Strzelaj. Dobra. Udało się wyjść z tej sytuacji. Cyk. No nie, nie zniszczyłem szkieleta. No, nie zniszczyłem szkieleta. Czyli szkielet nieodznaczony niestety, ale zaraz będzie. Nie ma szkielet. Właśnie cię odznaczam. Szkielet odznaczony. Forteca. Dobra, we got forteca. Dobra, tu będzie łatwiejsze wejście w sumie. Dobra, super. Teraz szukamy spawnera. Gdzie jest spawner jakiś? I znowu mi brakuje surowców, więc... Dziękuję, już mamy się czym podsadzać. Dlatego piramidka jest zawsze OP. Zawsze piramida OP. Witam, panowie. Dobra, blaze zaliczony. Zaraz, zaraz mi się skończy siekierka, także spadam stąd. Mam 7, idealnie starczyło. Na razie tak, spadamy. Potem i tak będziemy do tej fortecy musieli wrócić. Z tego względu, że będziemy potrzebować znaleźć Withera. Więc na razie ciemnych szkieletów nie musimy niszczyć. Man. Gasta mamy w takim razie. No, w takim razie ja mu rzucam, niech on sobie tam traduje. Chodź, byku, weźmiemy sobie drugiego. Ten to cały złoty jest, ten to będzie miał dobre ity. 100%. Mówiłem? 7, co za łeb. Dobra, niech oni sobie tam tradują. Ja im dam wszystko. Chciałem jeszcze sobie sprawdzić te chesty, ale oni się na mnie wszyscy obrażą chyba, nie? A ja mam siekierkę z 5 hitami. Co? To ja poczekam, aż oni się tradną i sobie zobaczę, co tam jest. Czyli tak, to nie chcemy. Dobra, cały jestem ubrany. Teraz tak, to syf, to syf, to syf. Tego też sobie weźmiemy, będzie szybszy trade. Patrz, patrz, patrz. No chodź. Masz złoto, nie widzisz? A teraz mamy ich 3 w środku. To będzie ultra szybki trade.
Ja pierdzie, 7 tylko pereł na razie. O, 15 pereł, ale zostajemy do samego końca, niech wytradują wszystko. No, w międzyczasie zrobię sobie trochę żarcia jeszcze więcej, bo już zaczynałem brakować. Nie wiem, czy tyle potek na fire aż mi się przyda. O, perły poleciały, dobra, perły mamy już giga dużo, nie? Mamy na portal nawet, więc nie musimy robić, super. Więc ja sobie zrobię złoty hełm z tego. Tego zrezygnuję, zrobimy tak, tak i tak, taką zamianę jeszcze strzelimy. Dobra, idziemy zobaczyć, co mają w skrzynkach. Mam nadzieję, że nie zginę. Dobra, dużo strzał, crossbow, fajnie. To okradłem ich całych i się nawet nie obrazi. Dobra, spadamy stąd. Ale zanim, to ile mam? 4 hity. Raz. Mamy odznaczonego kolejnego moba. No i wracamy. Jak wróciliśmy, to robimy tak. Cyk. I robimy sobie nieskończoność oczu. I mam nadzieję, że doprowadzą nas do endu. Idziemy do endu. Nice. Ja lecę, jak coś po drodze znajdę ciekawego, to wam powiem, bo w sumie na razie nic się nie będzie działo. Robi się noc. W ogóle ja nie zamierzam spać, bo chcę fantomów zniszczyć, więc spanie nie wchodzi w grę. Jest husk. Musimy go z ręki, bo już nie mamy czym. Tylko niech creeper go nie wysadzi. Dobra, husk zaliczony. To są moby, które bym mógł sobie podznaczyć, ale muszę najpierw zrobić siekierkę, bo nie da się z nimi bić bez siekierki. No wiecie co, tu się niebezpiecznie zaczęło robić. Patrzcie, ile maluchów. Teraz można działać, dobra. Zwykły zombie teraz. Zaliczony. Creeper. Dobra, creeper zaliczony. Dobra, leci perła, bo tu w miarę nie ma drzew. Co? Ty taka bliska? Pająka nie mam. Pająk oznaczony. Ale te perły to się niszczą szybko. Dobra, ja się wkopuję gdzieś tutaj. Potka na fire resistance. W razie czego wiadro w dłoni i lecimy. Najgorsze jest to, że na razie kopię pod ziemią i liczę na to, że gdzieś znajdę. Ale myślę, że w tą stronę gdzieś. Portal room. O! Dobra, dobra, dobra. Cześć, gdzie jest ten silverfish? Musimy go zniszczyć, bo to jest hostile mob. Dobra, ja sobie walę tu save pointa. Na razie, w razie czego jakbym zginął. Nie zginę raczej, ale i tak chcę mieć tutaj save'a na razie. I tak nie mogę zniszczyć go chyba smoka z łóżek, bo mi to nie zaliczy jako hostile moba, nie wiem. Więc wolę go zniszczyć z po prostu siekiery, więc jakby mogę sobie łóżka tylko zostawić, żeby go trochę zbić, a i tak go zniszczę z siekiery finalnie. Łe, to ja mogłem ryzykować, są dwa oka. Dobra, mamy silverfisha zaliczonego, to możemy to zniszczyć. No i oko, lecimy. Dobra, tak, Endermana też nie mamy zniszczonego, dziwo, więc Endermana też można by było jednego sobie trzepnąć. Dobra, ale tak, ja nigdy nie strzelałem z tego. Pytanie, czy muszę, ja bym nie chciał za bardzo z tego strzelać. Nie muszę, mogę sobie zrobić łuk, dobra. Do takiej akcji chyba łuk jest lepszy, bo kusza jest spoko do PvP. Najpierw mu zniszczę wszystkie, bo mi się zdaje, że i tak go musimy z siekiery ubić, a nie z łóżek. Ale nie jestem pewny, nie testowałem. Dobra, klasycznie, walniemy go z łóżek, a potem na samym końcu użyjemy siekierki, czyli coś takiego zrobimy, o. Dobra, musi być siekierki. Dobra i puu. Dobra, na 100% mamy oznaczonego smoka. Także luzik, ale głośny jest. Nie, exp, 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 nie pal się. Potrzebny nam jest exp. Looting 3 miecz. Miecz z lootingiem 3 nam jest potrzebny. Dobra, nie spaliło się za dużo. Będzie trzeba znaleźć biblioteki, mam nadzieję, że tam są. Teraz tego Endermana na szybko. No walnij sobie. I tuwa. Dobra, Enderman odznaczony, nice. Teraz idziemy sobie tam, żeby sobie ogarnąć Shulkera i Elytrę. I możemy spadać, i jeszcze Endermite'a. A to też możemy zrobić tutaj w razie czego. Dobra, cyk. Okej, okay, jesteśmy. No i teraz szukamy sobie Elytry, nie? Ja bym tego nie szukał znowu 20 lat. Jak robiłem ostatnio speedrun, gdzie próbowałem wykonać achievement How We Did Here, czyli ten najtrudniejszy w Minecrafcie, no to szukałem jej chyba z... No z godzinę co najmniej. Mam nadzieję, że teraz będzie chociaż większy fart, chociaż nie zapowiada się chyba. Jest, dobra. Jest statek, będzie Elytra, dobra. Ten statek nas interesuje najbardziej. No plus Shulker, nie? Zniszczenie Shulkera. Dobra, Shulkera mamy odznaczonego. Jeszcze jednego zdobędziemy, to sobie Shulkera stworzymy, super. Dobra, mamy na Shulkera, to nam wystarczy. O, co tu się dzieje? Dużo ich tutaj, dobra. Jestem bezpieczny na razie. Co mamy w skrzynce? Uhuuu. Silk touch efektywność, dobra. No podobają mi się rzeczy, które tu trafiliśmy, nie powiem. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy na statku. Tylko, o, akurat się zmieściliśmy pod tym, to super. Patrzcie, pod Elytrą akurat. Ja to mam cela, dobra, pyk. Teraz tak, co mamy? Myślałem, że to jest kill off, dobra. No ale ta łopata to jest pog. Jakby to było kill off, to przecież to jest najlepszy kill off w grze, dobra. Zabieramy to. Kill offik też. Sky is the limit i wracamy na chatę. Co prawda nie miałem fajerwerek. No, chociaż na ten mój most, żebyśmy dolecieli, będzie git. A, no i musimy z tym Endermite'em spróbować jeszcze. Czekajcie. Jest... O, jest Endermite. Nie. No i nie wiem, kto go zniszczył teraz. Ja pierdzielę, muszę jeszcze raz to zrobić. Zapomniałem, że oni go nienawidzą. Próba numer 2. O, jest, dobra. Dobra, prawie zginąłem. Jedzmy sobie złote jabłko. I cyk, jesteśmy na chacie. A to możemy zniszczyć. I szukamy teraz biblioteki. Mam nadzieję, że tutaj jest gdzieś.
Ej, mam mineshaft. Te pająki. O, dobra, będziemy mieć zaliczone. Chodź tutaj. Dobra, nienawidzę tych mobów. Mam zaliczonego Cave Spidera. Jedyny plus tej całej sytuacji to, że znalazłem lapis. Ciekawe. Kurde, ale nie mam tego, co bym chciał. No. Nareszcie, Jezus. Dobra, książki jakieś fajne. Fire, looting 3, sharp. Wiecie co? Każdy drewno. Przecież tu jest drewno, dobra. Robimy skrzynkę i robimy sobie shulkera. Nice, dobra. I teraz tak, ta książka leci do środka, nice. Te potki możemy wrzucić, to też, na razie żelazo też nie jest nam potrzebne. 1 kilo wystarczy, ty też na razie nie. Crossbow to już w ogóle. Te buty z soul speedem też do wywalenia. Dobra, i zbieramy książki. Nie wiem ile jest potrzebnych, nigdy nie pamiętam, więc zbieram. Mam kilo w silk touchem, więc od razu zabieram silk touchem. Tego co pamiętam, to 15, ale wezmę trochę więcej. Jeszcze sobie sprawdzimy jaka tu jest książka. Jakie tu są książki? Szerokie ostrze, to jest dobre. Dobra, nie chcę nic więcej, wracamy na chatę. Chociaż jak sobie tak myślę, to my jeszcze diamentów nie znaleźliśmy w ogóle, więc fajnie by było. Lecimy pod jaksy, żelazo. No, na kowadło by się przydało. Ale jak mamy looting, nie potrzebujemy diaksów do enchantu. To po co ja to zabrałem? My tylko kowadło musimy zrobić. Ja w sumie potrzebujemy diamentów na diamentowy miecz, bo żelaznym to trochę lipa. Nie chcę nic mówić, ale ten cave jest ogromny. Naprawdę jest to chyba jeden z najlepszych cave'ów, jakie widziałem w Minecrafcie. Serio. Taka fajna jaskinia, a diamentów to brak. Naprawdę. No poważnie, teraz będziemy diamentów szukać 20 godzin. Dobra, dokładam, niech się kolejne przetapia, a ja idę szukać dalej. O, nareszcie są diamenty. Dobra, tylko przez przypadek silk touchem wykopałem. 3, więc git. Wystarczą nam 2, co prawda. Nie, 4. Dobra, 4 nam są potrzebne, bo 2 na enchant, 2 na miecz. Dobra, jednak enchant nam będzie potrzebny, żeby zdobyć książkę z unbreakingiem, żeby na elytrę nałożyć, żeby można sobie trochę było polatać. Dobra, jest kowadło. Sharpness 4, looting 3. No idealny mieczyk tu się trafił, dobra. Zabieramy to, jemy i spadamy. Jeszcze na szybko. Przerabiamy wszystko na jedzenie już. Tworzymy enchant, okej. Okay. Dobra, i szukamy unbreakingu. Jest unbreaking 3, okej. Okay. Dobra, reszta do kosza. Niestety, nie mamy żadnych fajerwerek, więc będziemy... Aha, to dopiero noc zapadła, ty. To fajnie, dobra, trzeba będzie sfarmić creepery, trochę wziąć trzciny, będziemy mieć na fajerwerki. Mamy mieć z lootingiem, więc pójdzie łatwo. Ale na początku i tak byśmy się udali, bo musimy jeszcze kilka rzeczy znajdywać. Więc na razie co ja zrobię, max budowania, a potem się kicniemy gdzieś. Dobra. Lecimy sobie na spokojnie, że wylądujemy na razie tutaj. Outpost pillagerów, dobra, to będziemy mieć tutaj questa. Ja naprawdę nie mam żadnego drewna. Dobra, trzcinę zabieramy. I będzie kolejny mobek do listy, hello. A przy okazji jak tu jesteśmy, to sfarmimy sobie Bad Omen i wrócimy do tej naszej wioski. To jest plan. O, drewno, no tak, przecież to jest z drewna. Super, teraz dopiero mi mózg zaświtał. Łódka by się przydała. Jak robiłem How We Did Here achievement, to brakowało mi muszelek. Patrzcie, co tu się stało. Koleś z muszelkami mi się respi, jak nie jest potrzebny. Ciemano! Dobra. Mamy Bad Omen. Fajnie by było spadać do nas do wioski, więc... Jako, że Bad Omen trwa godzinę, a jesteśmy na oceanie, to poszukajmy jeszcze czegoś na szybko. O, mamy utopca. Dobra, utopiec odhaczony. O, dobra, dobra. Widzę podwodną świątynię. Szybka akcja. Najśmieszniejszy boss w Minecraftie do pokonania zawsze. Dobra, dead. Mamy załatwionego go. Elder Guardian Sepad. Dobra, możemy stąd spadać. Jeszcze tylko tego jednego musimy. Gin. No chodź tu, chodź tu. Dobra, spaduwa. Dam radę. Pójdź mnie. Dobra, uff. Dobra, tutaj były dwa moby do odhaczenia, więc je mamy. Dobra, jako że mamy mining fatygę, to musimy wracać sobie bez ścinania niczego przez 5 minut. Chyba, że krowę znajdziemy. Też nie pogardzę. No i tam jest wioska, więc... Dobra, więc tutaj zrobimy sobie questa. Mam nadzieję, że się uda. Co jest? Patrz! To nie jest ta wioska, to jest inna wioska. Dobra, to pok. Sobie ustawię tutaj respawna. No tutaj są moby, których nie mamy jeszcze zniszczonych. Na przykład tak jak ten windykator tam. Tego pana jeszcze nie mamy w kolekcji. Dobra, nice. Cyk. I cyk. Dobra, pierwszy raid sklearowany. Swoją drogą chyba te złote jabłka by się przydały tutaj. Tylko, że jak ja to położę, to potem tego nie zbiorę. Dobra, 11 sekund, git. Nie macie chaty kowala? Lawa by się przydała, wiecie? Gościu. Zapomniałem, że on tu jest jeszcze. Tym windykatorem to ostrożnie. Dawaj tego windykatora. Na luzie z tobą, byczku. A da się cię do łódki? Haha! Elo, wariacie. Dobra. 200 IQ łódka. No, tu będzie mob, którego nie zniszczyliśmy. No właśnie. Czekajcie, teraz tak. Weźmiemy sobie crossbow. W ogóle połączmy te dwa. Zjem sobie jedno jabłko. Nie no, golem mi zniszczył Ravengera. Ty golem, halo. Słuchaj, byku. Nie dogadamy się. Ty nie możesz żyć golem.
Ty za dużo robisz. Żeś mi zniszczył gościa, którego ja muszę zniszczyć. Teraz będzie ciężej. Siema, wyki. Get trolled. Teraz dawaj, wiedźmy. Wiedźmy jeszcze nie mamy też w liście. Dawaj, wiedźmy. Dobra, wiedźmy oznaczona. Wiedźmy są easy na całe szczęście. Tylko co z tym Ravengerem teraz? Dobra, tutaj goście zostali porobieni. Gdzie jest ten ostatni gościu? Dobra, mam go. Terroryzuję wioskę. Tego kolesia trzeba najpierw zniszczyć. On jest najważniejszy. Dobra. Musimy go zniszczyć ręcznie chyba, bez lawy, więc... No gin w końcu, bo ja nie mam nieskończonych strzałów. Dobra, jest. Ravenger odznaczony. Dobra, teraz tak. Skaczemy na dół. Nie jest tu kolorowo. Te haski musiały przyjść w najgorszym momencie, naprawdę. Zostawmy sobie tego przywoływacza na sam koniec. Dobra, jest ten koleś, którego musimy zniszczyć. To jest Vex, moi drodzy. Dobra, Vexa mamy. Teraz ciebie. Nie. O nie. Namierzyły mnie. Naprawdę. Czaj to, że padłem. Windykator mnie zniszczył, bo chciałem go do łódki zapakować znowu na siłę. Udało się, ale... Ale już wiem, żeby na siłę nie pakować ich do łódki. Dobra, jest Evoker. Dobra, leży. Przywoływacz dead. Dobra. I pora idzie. Mamy totem nieśmiertelności teraz. Subcio. Szkoda, że padłem. Jak debil. Przez przypadek. Dobra, to teraz idziemy spać na spokojnie. Nie możemy spać. Fantomy, zapomniałem, nie możemy spać. Musimy znaleźć śnieżny biom na pewno, to jest raz, żeby zniszczyć Streja i bagienny, żeby zniszczyć Slime'a. W takim razie lecimy do tej pierwszej wioski, tylko gdzie ona jest, ty? Chyba jesteśmy w naszej pierwszej wiosce, dokładnie. Swoją drogą, daj, trochę sobie podjemy jeszcze. Nie, to jest inna wioska jeszcze, co jest? Dobra, tu jest nasza wioska, czyli tam jest jeszcze jedna w dodatku. Ja pierdzielę, co za seed. Idziemy chyba do Netheru teraz? W takim razie? Walczyć ze szkieletami. A z tego żelaza zrobimy sobie żelazną klatę. No i tada, jesteśmy. I teraz tylko RNG. Ile Witherowych szkieletów będę musiał zniszczyć, żeby dostać czaszki? To możemy zniszczyć. O, diamenciki, super. Ale to jest niefart, ludzie. Z 30 ich zniszczyłem i na razie nic. O, pierwsza czaszka, dobra. O, druga czaszka, lol. Jak nie leciało, to teraz poleciały dwie naraz praktycznie. Tylko please. Weź tego gasta, żeby on mi nie zjarał tych czaszek. Trzecia czaszka, dobra, spadam. Nara, już mi nie jest potrzebne, dobra, nara. Teraz naszą kolejną misją będzie Zoglin, czyli trzeba po prostu wielkiego świniaka przetransportować do prawdziwego świata. Jest tam, tak się składa, dlatego tak. My sobie zwalniemy tutaj portal. Potrzebny nam jest tylko jeden, niestety. Ciebie musimy pożegnać. I ciebie też. Nie mam tarczy. Dobra. I teraz zrobimy taki trik. Zapalara. Staniemy za portalem. Nie spal się. Błagam cię, nie spal się. Jaki gnój. Co, zrobimy to inaczej. Dobra, chodź tutaj. Dobra, nice, mamy go zamkniętego. No dlaczego on nie chce przejść? No co z nim jest? Nie tak, że nie może się z tej strony teleportować, bo ma za mało miejsca na przykład. O, dobra, udało się. Czyli trzeba było chyba portal stworzyć po prostu. Dobra, jest. Będziemy mieć kolejnego mobka. Zoglin zniszczony. Ostatni raz musimy wrócić, bo zapomnieliśmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Soul Sanda całego przecież wywaliłem, bo jestem klocem, jak się tradowałem, a całego zużyłem w endzie, więc potrzebujemy Soul Sanda. Z tym nie powinno być problemu. Wracamy teraz na miejsce. I tutaj jest kolejna osoba, której jeszcze nie zniszczyliśmy, czyli Piglin, właśnie. Dobra, kolejna. Kolejnym mobem jest Wither. Dobra, to zróbmy Withera teraz w sumie. Dobra, leciutki tunel do przodu. Bo Withera sobie zniszczymy tutaj, nie będziemy do Endu lecieć, bo to bez sensu. Zmiana planów. Jeszcze zanim Withera pokonamy, to trzeba tutaj wyfarmić trochę strzał, bo mam tylko jedną. I trzeba by było ogarnąć tego. Trochę gunpowdera na proch, bo nie mamy już fajerwerek. Wow, co się stało? Ty, przez przypadek zapatrzyłem się na drugi ekran i ja tu patrzę, a ja tu dedubę walę. Ej, to lipa, bo ja chciałem mieć to do Withera. Chyba tyle to już mi wystarczy, nie? Czas zombie villagera teraz znaleźć, póki jest czas. Więc znajdźmy jakąś po prostu wioskę albo zombie villagera. Dobra, jest wioska. Dobra, bardzo dobrze. No, teraz oni muszą skupić fokus ze mnie. Git. Niech idą go zarazić. Jest zombie villager. Dobra, zombie villager z listy. A, teraz będzie czas na Withera. Wezmę pałeczki żeby, w ręce, żebyście lepiej widzieli. Robimy go najstarszym sposobem na świecie. I cyk, cyk, cyk. No, my jesteśmy tutaj. On wybucha sobie.
On próbuje się do nas przebić, dostaje hity, klasyczek. Miejmy nadzieję, że ten tunel wystarczy. Dobra, i teraz miecza. Mamy sharpness 4, więc jest hit. Dobra, Wither deduwa. Mamy kolejnego zaliczonego. Super. Jeszcze trzech mobów nam brakuje. I tak, brakuje nam Fantoma, Streya i Slime'a, więc musimy znaleźć Bagna albo Zimę. Pierwszy biom odnaleziony. Tutaj musimy poczekać teraz na noc i zniszczyć Streya, bo on się tutaj respi. Dobra, lecę dalej, bo może jeszcze gdzieś Bagna zauważę. A ten biom jest olbrzymi, także spoko. Atakowala numer 2 w tej samej. Co jest? To jest secik dla mnie. O, jest Strey, dobra. Dobra. Jeden zniszczony. Więcej nie potrzebujemy. Spadamy stąd. Teraz tylko Bagna. Na Bagnie Slime, Phantom i jest po sprawie. Są Bagna. Są Bagna. Małe co prawda, ale są. Jest szansa na Slime'a. Bardzo małe te Bagna, naprawdę. Jest Slime. Jest Slime. Jest Slime. Jest Slime. Dobra. Nie, tylko nie wybuchnij. Tylko nie wybuchnij. Dobra, jest slime, mamy slime'a, więc ostatni został tylko Phantom. Mam nadzieję, że to jest ta noc, w której przylecą fantomy. Czekam tu na drzewie. Cyk, czekamy na fantomy. Ostatni mob. Phantom do zniszczenia. Please, Phantom, to dzisiaj jest już 9. Minecraftowa noc, a ja nie spałem ani razu. Weź się pojaw. O, są. Zdjąłem elytrę i się pojawiłem. Tak myślałem, że jak mogę mieć elytrę, to mogą się nie pojawiać. Dobra. No, gościu, który... Dobra, jest Monster Hunter. Koniec. Udało się challenge zrobić. Udało się. 33 wszystkie moby w Minecraftie zostały zniszczone, także jeżeli ci się spodobał odcinek, zostaw łapkę w górę, komentarz. Jezu! Zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Trzymaj się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!